rok czerwiecki i rząd Janowskiego. Można sobie brutalnie powiedzieć, że przez te 22 lata, jak policzymy, kto Polską rządził, to okaże się, że 10 lat prezydentury Kwaśniewskiego, tak, 3 kadencje SLD, że tak naprawdę Lewica rządziła dłużej, bo już nie mówię o rządach, które my, z którymi my bardziej sympatyzujemy, tak, niż z innymi. Ale jeśli nawet dodamy rządy AWS-u, tak, z premierem Buzkiem, jeśli nawet dodamy, no co by tu jeszcze można było dodać, może bez przesady z tym dodawaniem, to i tak przewaga rządów SLD wybieranych demokratycznie przez naszych rodaków i rządów, w których, jakby to powiedzieć, pewne procesy, które ujawniły się przy okazji afery Lewina, jakby no nie sprzyjały tym celom, które sobie Solidarność i Polacy stawiali, kiedy dosyć no, beznadziejnej sytuacji wymyślili sobie taką fanaberię, że jednak obalą komunizm, doprowadzą do rozpadu Związku Radzieckiego i zbudują w Polsce demokrację. No, no z perspektywy tamtych lat było to przedsięwzięcie, powiedziałabym, poniekąd szalone. Otóż można było te wszystkie problemy traktować jako no, takie błąkanie się po pustyni, tak? Uczymy się, budujemy konstytucję. Czasem wydarzyło się coś bardzo ważnego. Ja Państwu chcę zwrócić uwagę, że to będzie kontrowersyjne, co powiem w tej chwili, ale niemniej jednak tak uważam i pozwolę sobie to powiedzieć. Ja uważam, że demokracja miała się w Polsce lepiej wtedy, kiedy do władzy aspirowały i wymieniały się w władze środowiska polityczne wybierane przez postkomunę i Solidarność, czyli lata 90. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że istotą demokracji jest taka sytuacja, w której w miarę równoważne formacje ze swoim w miarę stabilnym elektoratem wiedzą doskonale, że prędzej czy później stracą władzę na rzecz drugiej strony. Nic nie jest bardziej ozdrowieńcze dla polityków sprawujących władzę, jak pewność, że ją stracą na rzecz innej formacji, która przyjdzie i sprawdzi, jak rządzili. To jest właściwie siłą demokracji. Nam wmówiono, że siłą demokracji jest możliwość założenia partii i wrzucenia kartki. To jest nonsens. To jest tylko procedura. Za tą procedurą można ukrywać demokrację socjalistyczną, autorytarną, fasadową, peryferyjną, pozorną, jakąkolwiek. Tak? Bo partii można założyć 17, nawet Polską Partię Przyjaciół Piwa, Polską Partię Kobiet i parę innych równie nonsensownych pomysłów na partię. Amerykanie zresztą mówią, że jeśli partii jest za dużo, to znaczy, że demokracja jest słaba i osłabiona, bo to nieprawda, że liczba partii politycznych duża sprzyja demokracji. Nic podobnego. Demokracji sprzyja w miarę stabilny układ równoważących się elit, formacji politycznych i wyborców. I proszę zwrócić uwagę, że paradoksalnie w latach 90. ta równowaga była. Na czym ona była skonstruowana? Otóż na poczuciu pewności i poczuciu własnej wartości wyborców. Nie tylko polityków, ale wyborców. Bo jedni, nazwijmy to sympatyzujący z PRL-em, mieli takie głębokie przekonanie i ja się z ich poglądami nie zgadzam, ale jako socjolog, jakby znając sondaże i wyniki tych sondaży, raportuję i oni mieli do tego w wolnym kraju prawo. Otóż oni mieli takie głębokie przekonanie, że byli w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i we władzach PRL tacy ludzie, podobnie jak w społeczeństwie, którzy tej transformacji pomogli, a ponieważ mają doświadczenie w sprawowaniu władzy, to mają prawo ją sprawować, tak? W związku z czym oni popierali i wybierali te formacje, nazwijmy, post-PRL-owskie. Ale do głowy by im nie przyszło powiedzieć, że wyborcy solidarnościowi to są oszołomy, faszyści, mohery, tak? I parę jeszcze innych równie obraźliwych sformułowań. Bo po pierwsze na ich rzecz stracili władzę, tak? Skończył się PRL, więc nic nie uczy tak szacunku jak przegrana wobec tego, kogo się szanuje. A po drugie mieli pełną świadomość, że ta druga strona, czyli wyborcy postsolidarnościowi czy solidarnościowi, mają poczucie własnej wartości, mają poczucie sukcesu i prędzej czy później tą władzę zdobędą. I powiedziałabym, że ta równowaga sprawiała, że no, przypominacie sobie Państwo komisję sejmową w sprawie afery Lewina i Tomasz Nałęcz, który dzisiaj jest ministrem
prezydenta i powiedziałabym zupełnie innym człowiekiem, jako szef tamtej komisji prowadził obrady tak, żeby utrzymać się w polityce, bo to była taka sytuacja, w której musiał je prowadzić zgodnie z pewnymi regułami obyczaju demokratycznego. Leszek Miller, bo to on przecież, ułaskawił pułkownika Putnińskiego. Nie złamał reguły, jaką przyjęliśmy, że idziemy do NATO i do Unii Europejskiej. Ponieważ była równowaga elektoratów, równowaga formacji. To było patologiczne, bo nie można budować demokracji, w której jedna strona, czy jedno skrzydło to jest posttotalitarne. To można było traktować jako okres przejściowy, a wiadomo było, że prędzej czy później formacje powinny się programowo inaczej ukształtować. Ale w tym sensie ten system wzajemnej kontroli i takich, powiedziałabym, elit dyskursu publicznego, nawet tego przejmowania telewizji, tak, od lewa przez lewicę, przez prawicę, to wszystko było mechanizmem, który sprawiał, że w dyskursie medialnym jednak brały udział dwie strony. No niemożliwe było stworzenie takiej sytuacji w telewizji publicznej, żeby ludzi Solidarności i polityków Solidarności, ekspertów Solidarności nie było w dyskursie. Tak? I dochodzimy do takiego momentu, w którym po aferze Rywina i po takim, ja mam swoistą interpretację tego, co się wtedy wydarzyło, ale może to nie jest jeszcze dobry moment, żeby o tym mówić, dochodzi po raz pierwszy do takiej sytuacji, w której możemy stworzyć demokrację w oparciu o dwie postsolidarnościowe formacje, jako najważniejsze człony tego układu, prawda, równowagi, z których jedna jest bardziej, nazwijmy to, liberalno-internacjonalistyczna, tak bym to, i postępowo europejska, a druga jest bardziej konserwatywna, republikańska, budująca na takim poczuciu solidarności społecznej z pełną wizją, znaczy z taką, powiedziałabym, merytorycznie dopracowaną wizją roli państwa, które ma dla życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego, znaczy ważną rolę do odegrania. Otóż to byłaby sytuacja, która mogłaby tę demokrację, suwerenne polskie państwo i ja bym powiedziała, budowanie czy realizowanie tych celów, które sobie stawiali ludzie Solidarności, powiedzmy sobie, czy opozycji w latach 70., 80. osiągnąć. I nagle dzieje się coś dramatycznego. Ja mówię, że zaczynamy zwijać demokrację, zwijać polskie państwo i zwija się na naszych oczach to, co wydawało się, że prowadzi nas ku normalności. Przez normalność rozumiem dobrze, sprawnie działającą demokrację. I problem polega, proszę Państwa, nie na tym, że politycy walczą ze sobą ostro, bo to można w demokracji jakby zrozumieć. Ale dzieje się coś bardzo dramatycznego, mianowicie rządząca partia, ta, która może inaczej. Jeszcze epizod 2005-2007 chciałabym Państwu przypomnieć, kiedy obie te partie mają być beneficjentami upadku z powodu afery Rywina i nie tylko prestiżu i pozycji SLD. Okazuje się, że idą do wyborów z bardzo podobnymi programami, chociaż te niuanse, prawda, są widoczne. Jest jakaś taka abstrakcyjna narracja, która mówi, że będzie popis, czyli że będzie koalicja. Przyznam się szczerze, że ja nie jestem sierotą po popisie i jestem osobą, która jakby nigdy nie miała wątpliwości, że takiej koalicji nie będzie. I co więcej, ja jestem bardzo wrażliwa na zabiegi marketingowe, jak śmieją się moje dzieci. Ja jestem osobą, na którą reklamy kompletnie nie działają, bo ja mam wmontowany w głowie taki odruch, że nawet jak widzę reklamę, to nie widzę, co jest reklamowane, żeby na wszelki wypadek nie być podatną na te wszystkie zabiegi. No jak się psychologii społecznej uczyło, to człowiek mniej więcej wie, jak to jest robione, więc próbuje się na to uodpornić. Otóż dla mnie sytuacja, w której tworzy się partię polityczną, którą się nazywa Platforma Obywatelska, czyli wymyśla się taką nazwę, która jest niedefiniowalna merytorycznie, programowego i politycznego punktu widzenia. Na platformę może wejść każdy,
ona może jechać w każdą stronę, nie wiadomo gdzie początek, gdzie koniec. Dobiera się trzech liderów wzrostem, urodą i powiedziałabym takim wizerunkiem bardzo wiarygodnym, bo ja przyznaję, że Maciej Płażyński jako konserwatysta był absolutnie wiarygodną częścią tego układu. Andrzej Olechowski, który tym góruje nad wieloma innymi, że się przyznał, że współpracował i jest reformatorem PZPR-u i za takiego uchodzi. Oraz jest liberał, tak młody, przystojny, tu kłaniam się Alionowi, który wydał naszego premiera. I jest liberałem, to jest przecież genialnie skonstruowane, tak? Są trzy różne sposoby widzenia polityki, wartości i celów. One się spotykają na platformie i powstaje taka formacja polityczna. No ja przyznam się szczerze, może niepodatna na uroki trzech wysokich panów, chociaż nie twierdzę, że nie wyglądali ładnie jako założyciele tej partii. Jakoś nie miałam przekonania, ale nie da się ukryć, że to, co się wydarzyło na Węgrzech, co nazywamy przełomem Orbana i Fideszu, w Polsce mogłoby się wydarzyć w 2005 roku, gdyby nie to, że były dwie formacje prawicowe. Więc ta moja dociekliwość na temat powstania jednej z nich w taki wizerunkowo dobrze przemyślany sposób jest dociekliwością niestosowną, tak to nazwijmy, i proszę, żebyście Państwo mi wybaczyli tą niestosowność. Ale zdarza się taka oto dziwna sytuacja, że bardzo spójny programowo reprezentowany przez prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i przez Jarosława Kaczyńskiego program Prawa i Sprawiedliwości, dokładnie zrównoważony rozwój, państwo, pozycja Polski w polityce zagranicznej, czyli wierny temu, co deklarowano, tak? Tu nie ma większych rozbieżności, wygrywa, niewielką przewagą, ale wygrywa. I mamy właściwie szalejącą demokrację. Znaczy ja uważam, że takiego poziomu demokracji jak w latach 2005 i 2007 po 1989 roku nie było. Co ja rozumiem przez szalejącą demokrację? Nigdy żadna ekipa rządząca nie była tak kontrolowana przez media i ekspertów jak ekipa rządów. Żadne potknięcie, żaden błąd, żadna aferka, aferyjka najmniejsza nie mogła absolutnie umknąć uwadze. Nawet tych, których nie było, one też były w mediach, tak? Nie mogła umknąć uwadze komentatorów, ponieważ demokracja szalała. Ja bym powiedziała, że gdyby ona szalała po 2007 roku, to powiedziałabym boleśnie, ale budujemy demokrację. Tylko problem polega na tym, że to się na 2007 roku skończyło i możemy niestety pozwolić sobie na postawienie takiej oto diagnozy, że po 2005 roku to, co się działo, nie było wybuchem demokratycznej kontroli rządzących, tylko było jednak dobrze zrealizowanym marketingowym projektem zachęcenia Polaków do tego, żeby poprawili wynik wyborów. Bo w 2005 roku po prostu się pomylili, tak? Bo to mniej więcej tak ta narracja, no Polacy, no otrzymywaliśmy taki komunikat medialny, no pomyliliście. No to się zdarza, tak. No, możemy wam to my, eksperci, tak, i dziennikarze wybaczyć, ale damy wam szansę i dano nam szansę w 2007 roku, uruchamiając młodych ludzi. Proszę zwrócić uwagę bardzo umiejętnie, bo młodym ludziom powiedziano, że oni mają do odegrania historyczną, ważną rolę. Dla młodego człowieka fakt, że nie chodzi o kiełbasę, tak, albo o drobiazg, tylko że on może zmienić Polskę na lepsze, to zawsze jest komunikat, który mobilizuje, który motywuje, który daje poczucie sensu życia. To było bardzo ważne. Całą dużą grupę nowych, młodych, którzy poszli w 2007 roku, przywiązano do Platformy Obywatelskiej w sensie emocjonalnym, tak? Bo myśmy, głosując na Platformę, może sobie powiedzieć młody człowiek, zmieniali Polskę, wyprowadzali ją z dramatycznego zagrożenia, jakim były rządy. I od 2007 roku dzieje się coś, co jest zaprzeczeniem demokracji. I wrócę do tego wątku, o który zaczęłam przed chwilą, że nawet nie problem w rywalizacji polityków, tak? Nawet nie problem w tych sztuczkach marketingowych, bo w niej w większym czy mniejszym stopniu politycy mają zwyczaj tego używać. Problem w tym, że część elektoratu została z premedytacją zepchnięta do narożnika jako elektorat gorszy. Ta równowaga postkomuna, postsolidarność wyborców, którzy
mieli równie mocne poczucie własnej wartości i równie mocne przekonanie, że mają prawo do swoich poglądów, do swoich celów i do swoich przywódców i polityków. To zostało przez kilka lat, można powiedzieć dzisiaj niestety z sukcesem, zamienione w sytuację, w której nie ma już demokracji jako równoważnie kontrolujących się formacji wyborców, polityków i ekspertów, tylko mamy do czynienia z wyższością i z niższością. Tak? Czyli udało się wykreować, troszkę tak jak w PRL-u, Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, światłą formację polityczną, która dysponuje lepszym elektoratem, ludzi mądrzejszych, otwartych, tolerancyjnych, europejskich, nowoczesnych, nawet jak nie potrafią wybudować autostrady, to robią to z takim europejskim wdziękiem, że po prostu trudno im nie wierzyć. I to jest sytuacja, w której po raz pierwszy, moim zdaniem, stoimy w obliczu kurczenia się czy zwijania się systemu demokratycznego w Polsce. Ja bym powiedziała tak, że takie perturbacje w Hiszpanii, w Stanach, w Irlandii, w Finlandii, w każdym kraju europejskim, który sobie spokojnie leży na peryferiach, nawet na peryferiach Europy, nie są większym problemem. Tylko że w Polsce, która leży między Niemcami i Rosją i ma taką przeszłość, w której wpisana jest jednak, wpisane jest takie doświadczenie, że nasze istnienie między tymi dwoma państwami nie jest obojętne dla losów Europy, nazwijmy to tak, i dla ambicji politycznych tych dwóch narodów i tych dwóch państw, to sprawia, że to nie jest już tylko problem demokracji, ale także suwerenności naszego państwa. Ponieważ, jak ja to mówię, na wojnę domową mogą sobie pozwolić Amerykanie. Ja Państwu zwracam uwagę, że demokracja w Stanach Zjednoczonych rodziła się w wojnie secesyjnej, kiedy protoplaści dzisiejszych republikanów i demokratów po prostu do siebie strzelali tak przez kilka lat. Po czym, jak ja to zawsze mówię, uśmiechając się do kobiet, jakaś genialna kobieta napisała Przeminęła z wiatrem i zaczęła się odbudowa wspólnoty narodowej z wzajemnym szacunku tych, którzy przegrali i wygrali, i tożsamość narodowa Amerykanów przetrwała tą dramatyczną próbę. Jest możliwa wojna w Hiszpanii, przecież dzisiejsze formacje wywodzą się z prawicowego, nazwijmy to, sympatyków Franco, tak, i z lewicy, która była komunizująca w czasach wojny domowej, i to Hiszpanie dramatycznie, boleśnie przetrwali, ale nie mieli ingerencji sąsiadów. U nas, jak dochodziło do konfliktów między w elitach władz, kończyło się utratą niepodległości. Ja bym powiedziała, że ja dopiero dzisiaj rozumiem przewrót majowy. Można mi pisać różne rzeczy o fatalnym faszyście, tak, który się nazywał Józef Piłsudski, a ja już wiem, że konflikt polityczny w Polsce kilka lat po odzyskanej niepodległości, który mógłby podzielić dramatycznie elity, konflikt, który przerodził się w takie nie kilkudniowe, ale kilkutygodniowe walki, skończyłby się prawdopodobnie taką samą katastrofą, jak kończą się podziały polityczne w takim państwie, które ma szczęście leżeć między tak wybitnymi sąsiadami jak my. To widocznie po prostu jesteśmy jedyni na świecie, którzy są w stanie sobie z tym poradzić. To tak na wszelki wypadek, żebyście Państwo nie myśleli, że ja nie mam mimo wszystko potencjału optymizmu. Tak? To jest takie doświadczenie, które powinno nas czynić dojrzałymi. Ale i to w praktyce widać. Takimi głębiej może niż inni, przeżywającymi kwestie wolności, suwerenności, wspólnoty narodowej i patriotyzmu. Bo u nas żartować sobie z tego nie bardzo można, bo się okazuje, że żarty kończą się czasami pod Smoleńskim, tak? Znaczy, że to nie jest takie bagatelne. I teraz wracając do zasadniczego problemu elit. Mówiłam o tym, że jesteśmy w bardzo poważnym momencie, w bardzo, moim zdaniem, rzeczywiście ważkim, ponieważ ta zwijająca się demokracja, u której podstaw, moim zdaniem, tkwi próba marginalizacji i wykluczenia elektoratu. Bo zwróćcie Państwo uwagę, po co rządzącym stworzenie takiego negatywnego wizerunku wyborców PiS-u, nie polityków PiS-u, wyborców. Żeby młody człowiek, który kończy 18 lat, który zastanawia się, na kogo głosować, wiedział, że nie może się zdegradować, w cudzysłowie, żebyśmy się rozumieli, i znaleźć w gronie tych, którzy są gorszym elektoratem. Tak? Żeby ktoś, kto zaczyna wątpić i
zastanawiać się nad tym, czy rzeczywiście dobrze wybrał, bo wiem, że są już dzisiaj wyborcy Platformy, którzy zadają sobie pytanie, czy czasem się nie pomylili. Żeby mu nie przyszło do głowy, że mając możliwość głosowania na ruch tego pana, którego nazwiska nikt nie wymienia, bo nie reklamuje towaru złej jakości. To tak, tyle, że wiadomo, czyli ruch. Żeby sobie zagłosował na PSL, tak? Nawet na SLD może sobie zagłosować. Dzisiaj eksperci SLD obsługują, że tak powiem, 97% debaty publicznej w Polsce. Ale żeby mu do głowy nie przyszło, że może podjąć decyzję przypisania samego siebie do tego naszego elektoratu. To jest o wiele głębsza, jeśli się nie aresztuje ludzi na 24 godziny. Jeśli armia rosyjska nie stacjonuje pod Legnicą, chociaż czasami młodym ludziom mówię, kochani, jeszcze troszkę będziecie musieli ją tu sprowadzić, bo żadnego innego usprawiedliwienia do tego, co robicie, nie będziecie w stanie znaleźć, tak? Trzeba będzie to usprawiedliwienie sobie sprowadzić. Jeśli nie ma takich obiektywnych, że tak powiem, i dramatycznych instrumentów, które są stosowane, żeby wywołać konformizm czy oportunizm, to w tej socjotechnice zarządzania emocjami, bo przecież ta wrogość do wyborców PiS-u jest czysto emocjonalna, ona jest skonstruowana na nabudzeniu negatywnych emocji, pogardy, nawet na granicy nienawiści, tak, lekceważenia, protekcjonalnego, pobłażliwego patrzenia z góry w takiej najlepszej, najbardziej cywilizowanej formie. To jest bardzo skuteczny mechanizm, żeby zablokować możliwość wyboru innej konkurencyjnej partii, która przejmie władzę. Czyli tworzenie monopolu jednej partii, że to jest możliwe do skonstruowania, to wystarczy zobaczyć, jak jedna Rosja ma się świetnie w Rosji. Tak? Czyli jest możliwe bez stosowania masowej przemocy, bo to na salonach w Europie źle wygląda, żeby być premierem kraju niewybranym demokratycznie. Procedury demokratyczne muszą działać. Mało tego, jak się ma mandat demokratyczny, to można wprowadzić przymus pracy do 67 roku życia, bo ma się za sobą poparcie większości. Rządy autorytarne paradoksalnie są słabsze, tak? Bo one nie tylko w polityce międzynarodowej są niewiarygodne, ale one nawet w swojej wewnętrznej polityce mają świadomość, że nie mają mandatu społecznego. Nawet fasadowa demokracja jest dla rządzących lepsza, a nawet najlepsza, bo z jednej strony jest mandat demokratyczny, czyli można zrobić więcej, a z drugiej strony ta fasada pozwala się z ludźmi mniej liczyć. Otóż tragedia smoleńska sprawiła, że w tym podziale pojawił się nowy moment, nowy element, który wydaje się być nie do przekroczenia, to znaczy ta tragedia i ten tragiczny wypadek. Ja powiem tak, jak zwykle mówię, chociaż dzisiaj mam pewność, nie wątpliwości, tylko pewność, że raport MAK-u i raport Millera niczego nie wyjaśniają. To jest to, co w stosunku do czego nie mam cienia wątpliwości. Ale niezależnie od tego, co uda się ustalić, to ten podział, o którym dzisiaj mówiłam, został pogłębiony w taki sposób, że na poziomie emocjonalnym obie strony tego sporu myślą o sobie jak o wrogach, a nie rywalach politycznych, także na poziomie wyborców. Czyli można powiedzieć, że bez wojny domowej jesteśmy w sytuacji, jakby ona na poziomie zimnej wojny domowej w Polsce się toczyła. I mam dla Państwa taki komunikat, który jak się spotykam z ludźmi o poglądach mniej więcej podobnych do moich, próbuję przekazać. Proszę Państwa, to my musimy ten problem rozwiązać, bo druga strona tego dla nas nie zrobi. Bo dla drugiej strony taki układ jest wygodny, bo on jej daje ograniczony elektorat, słabą partię opozycyjną, która będzie wystarczająco miała poparcie, żeby mówić, że w Polsce jest demokracja, ale trzeba ją trzymać na takim poziomie poparcia, żeby nigdy nie zdobyła realnie władzy. Wtedy można hasać, tak? I komisja hazardowa nie musi być prowadzona tak jak komisja Rywina, ponieważ żadnych mechanizmów kontrolnych, ani media, ani opinia publiczna, ani opozycja parlamentarna, ani wyborcy, nie ma się jako autentycznego weryfikatora jakości rządzenia. W
wyborcy Platformy, nawet jeśli będą mieli wątpliwości, będą mieli ogromny psychologiczny problem, bo oni muszą przełamać nie tylko wstyd, że się pomylili, ale muszą przełamać bardzo głębokie, emocjonalne, pogardliwe traktowanie, że tak powiem, tej drugiej strony. To jest bardzo trudne, bo to jest, z psychologii społecznej jest takie zjawisko zwane dysonans poznawczy Festingera. Z niego mniej więcej wynika tyle, że o wiele bardziej cenimy tych, którzy nas krzywdzą, niż tych, których sami krzywdzimy. Czyli mówiąc krótko, tych, których krzywdzimy, nie cenimy, nie szanujemy i nie lubimy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jesteśmy wobec nich nie w porządku, a oni wobec nas są nie w porządku, to musimy dorobić sobie ideologię, że to jest zasłużone, tak? Bo nie powiemy sobie, że nas wiodą emocje negatywne, że jesteśmy pełni nienawiści, tak? Że jesteśmy złymi ludźmi. Nie, jesteśmy dobrzy i mądrzy. A o nich myślimy źle, bo oni po prostu na to zasługują. Jak się wchodzi w tą drogę, to się konstruuje coraz więcej negatywnych emocji, żeby usprawiedliwić te, które już się ma. To jest psychologicznie bardzo trudne do przełamania. Ja Państwu polecam, plus minus, to dziwne, ale polecam pana doktora Kwedoruka, który w zeszłej sobotnio-niedzielnej plus minus w Rzeczpospolitej napisał bardzo ciekawą analizę osobowości Leninów. Otóż on tam zwrócił bardzo delikatnie, bo przecież on jest sympatyzuje z lewicą, bardzo delikatnie zwrócił uwagę, że to jest ten typ mentalności mieszkańskiej, która kiedyś zbudowała faszyzm w Niemczech i pogardę dla innych. Tak? To naprawdę jest bardzo interesująca analiza i polecam Państwu, jeśli jeszcze możecie sięgnąć, dlatego że ona nie powstała w naszych środowiskach. A mimo to on dostrzega, że ten mechanizm napędzanych, samonapędzających się negatywnych emocji został uruchomiony i że on się może pojawić w tak zwanym światłym mieszczaństwie, a nie w moherowej wsi. No tak to było rzeczywiście. Otóż co to znaczy? To znaczy, że my to musimy rozwiązać. To my musimy odbudować wspólnotę narodową. To my musimy znaleźć sposób rozmowy, komunikacji społecznej, który sprawi, że zachowując różnice, zachowując krytyczną opinię o politykach, zachowując absolutnie prawo do własnych poglądów, od tych najbardziej radykalnych do najbardziej, że tak powiem, uprzejmych dla drugiej strony, tą tożsamość narodową i tą wspólnotę narodową, bez której ani własnego suwerennego państwa, ani dobrej demokracji mieć nie będziemy, my jesteśmy za to odpowiedzialni. Ta mniejszość, 30% Polaków jest za to odpowiedzialna. To jest przykry komunikat, ale ja to chcę Państwu wprost jakby sformułować. Nie mówię o politykach, mówię o naszych sąsiadach, rodzinach, znajomych, przyjaciołach, kolegach z pracy, czyli o tych wszystkich, którzy dzisiaj nie potrafią ukryć pogardy w stosunku do wyborców PiS-u, a którzy są częścią tej wspólnoty, bez której między Niemcami a Rosją nie zbudujemy suwerennego, podmiotowego, silnego, sprawnego państwa z dobrze niefunkcjonującą demokracją. A teraz, jeśli Państwo pozwolicie, będzie kilka takich definicji, bo wokół terminu elita krąży, przepraszam, no to jest tak, że jak mówię o wsi, to nie kończę wcześniej niż po 4 godzinach, o innych sprawach potrafię mówić krócej, ale nie muszę mówić o wsi. To tak jest. Otóż wokół terminu elita jest w języku potocznym skonstruowane takie emocjonalne przekonanie, że elita to jest taka grupa ludzi, której się należy się szacunek i która jest w sensie wartości czy standardów zachowania lepsza, w cudzysłowie, od reszty społeczeństwa. Otóż socjologicznie tak z elitą nie jest. Elita w socjologicznym tego słowa rozumieniu to jest mała grupa ludzi, która zajmuje wyższe pozycje w danym środowisku, w hierarchii tego środowiska ze względu na to, że ma większy dostęp do władzy, ma więcej własności, ma większy prestiż, ma dostęp do zdrowia, do kultury, do wykształcenia. I teraz
Jedni mówią, że z tego powodu ma prawo przewodzić, a inni, tak jak ja, mówią, że Ewita jest bardziej niż wszyscy pozostali odpowiedzialna za kondycję swojej wspólnoty. Elity mogą być chłopskie, elity mogą być lokalne, elity mogą być robotnicze, elity mogą być naukowe, elity mogą być polityczne i elity władzy. Elity polityczne to są te, które mają większy dostęp do decyzji, do władzy, w sensie sprawowania czy wpływania na zachowania innych, bo definicja władzy socjologiczna to jest zdolność wpływania na zachowania innych, a władza polityczna to jest zdolność wpływania na zachowania innych mimo oboru, tak? Bo się ma instrumenty, żeby te decyzje przeforsować. Otóż to jest tak, że elity z racji tej pozycji, którą zajmują. Jedne dlatego, że odziedziczyły majątek i ziemiańskie tradycje, są elitą, czyli mają więcej własności, więcej prestiżu, więcej, powiedziałabym, dostępu do kultury, do takiej władzy symbolicznej. Ale można tą elitą polityczną zostać w wyniku zamachu stanu. Tak? Można być elitą dzięki użyciu przemocy. Taką elitę po 1945 roku dostała Polska, tak? Na czym to polega? Że się ma dostęp do władzy, tak? Że się ją sprawuje i przez to ma się dostęp do prestiżu, do wszystkich cennych dóbr z własnością i z dochodami rzeczy. Czyli mówiąc krótko, elita to jest pewna szczególna grupa ludzi, która może mieć charakter elity ekonomicznej, czyli ma władzę w sensie wielkiego biznesu, może być elitą polityczną, czyli wybory, kariera polityczna. Może być elitą władzy, to nie jest to samo co elita polityczna, bo elita władzy to mogą być oficerowie służb specjalnych, tak? Oni wpływają na to, co się dzieje w kraju, chociaż nie są politykami sensu stricto, ale realny wpływ na władzę mają duży. To mogą być elity naukowe i teraz bardzo ważne dwie elity. Elita opiniotwórcza. Co to jest elita opiniotwórcza? To są ci ludzie, którzy w większym stopniu niż inni kształtują opinię publiczną. Bo są ekspertami, bo są w mediach, bo piszą, bo są pracownikami na uczelniach. Oni są opiniotwórczy też, bo mogą kilkuset studentów uformować, tak, wedle swojego sposobu widzenia świata. I elity symboliczne. To są takie szczególne elity, część elit opiniotwórczych, które w większym stopniu niż inni mają moc uważniania i unieważniania osób, ludzi i instytucji. To jest taka definicja elity symbolicznej. Co to jest władza? Elita symboliczna ma władzę symboliczną, czyli ona ma moc stworzenia wizerunku prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Janusza Kurtyki, Adama Michnika, Jacka Kuronia i paru innych. Uważniania i unieważniania. Tak w życiu społecznym jest, że takie elity symboliczne kształtują się w każdym normalnym społeczeństwie i mają tą moc i zdolność nadawania wagi i prestiżu innym ludziom, bo same posiadają go w takim stopniu. To jest troszeczkę tak, że jak młody człowiek dzisiaj nie jest z rodziny jakoś głęboko doświadczonej różnymi politycznymi doświadczeniami, zastanawia się nad autorytetami, tak? I szuka ich, żeby wiedzieć, kto jest ważny, kto jest nieważny. Bardzo Państwa przepraszam, ale on jak słyszy, że Andrzej Wajda mówi to i to, a Bogdan Borusewicz mówi to i to, to nam jest bardzo trudno powiedzieć, zastanów się, tak? Ponieważ dorobek i powiedziałabym i biografia i to, co się przez ostatnie 20 lat działo, sprawia, że on ma prawo uważać, że te postaci mają możliwość nadawania ważności temu, co mówi. Czy nam się to podoba, czy nie, tak właśnie jest. To jest skala problemu, z jaką się musimy borykać. Więc jak już wiemy, że to tak z elitami jest, jak już wiemy, że elity mogą być z dziedziczenia i z przemocy, to dodajmy, że elity, i to jest normalne, najbardziej powszechne jakby awansowanie do elit, formują się dzięki zasługom, znaczy wykształcenie, dorobek. Normalna droga zostania członkiem elity w każdym środowisku, jeszcze raz przypominam, twórców, naukowców,
lekarzy, tak? Elita lekarzy, elita inżynierów i tak dalej, jest za zasługi, za wykształcenie, za dorobek, za osiągnięcia. W normalnym społeczeństwie tak to funkcjonuje. Elity są niebywale ważne, ponieważ one są odpowiedzialne i nic z tej odpowiedzialności z nich nie zdejmie za to, jak funkcjonuje państwo, jak edukuje się młodych ludzi. Proszę zwrócić uwagę, że kształt polskich elit w rozumieniu, dawniej mówiliśmy inteligencji, a dzisiaj powiemy prawników, dziennikarzy, ekonomistów, zarządzających, ludzi biznesu, decyduje się na uczelnie. Tak są. Kiedyś się mówiło, takie jest, takie są Rzeczpospolite jak młodzieży chowania. Ja powiem, takie dzisiaj są elity, jak wyglądają wyższe uczelnie. Bo wszyscy, którzy w większym czy mniejszym stopniu trafiają do elit, przechodzą przez wyższe uczelnie. To nie przypadek, jak powiedział kiedyś profesor Dudek, że tajnych współpracowników w latach 80. w całym społeczeństwie w procentach, tak szacują, tak było jakieś 3%, a w środowiskach naukowych 30 parę do 40. Bo zapewnienie sobie akceptacji środowisk akademickich, tak, gdzie się produkuje całą polską elitę, tak, wszyscy, każdy lekarz, inżynier przechodzi przez uczelnie wyższe. To jest to miejsce, w którym kondycja tych elit się, ja bym powiedziała, decyduje. Otóż jak już wiemy, że elity mogą tak, elitą może być i jest pan Pękarski, zwany także Kotarskim, czyli niedawno przez Włodzimierza Domagowskiego opisany, uważam, że nie wiem, czy państwo już czytaliście. Człowiek, którego zresztą poznałam w podziemiu, muszę powiedzieć. Tak, no bo oficyna rytm, ja nawet tam jakąś książkę Wernica, którą oni wydawali w latach 80. To był taki epizod, jego może raz spotkałam. Ale Teosia Pińcewicza, który był z nim przez kilka lat zaprzyjaźniony, no znałam dobrze, bo to była legenda. To była legenda regionu Mazowsza. I nie da się ukryć, że był to człowiek, który bardzo pięknie był elitą PRL-u, która bezkolizyjnie odnalazła się w gronie elit III Rzeczpospolitej z zasługami solidarnościowymi. To nie jest jedyny przypadek, ale taki czytelny, bo to nie tajny współpracownik, tylko jednak człowiek, który no majsterz, to muszę powiedzieć. No chyba od Wolka nie jest lepszy. I nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, że ja się staram nie mówić przymiotnikami. Nie wiem, czy lepszy, czy gorszy, ale wiem na pewno, że dla ludzi, którzy działali w podziemiu w regionie Mazowszy, to jest na pewno ból. Nie da się ukryć. Bo jednak, co on zapewniał? On zapewniał ludzi, którzy bezpieczeństwo ludziom, bo tam nie było żadnych paki w tym wydawnictwie, tak? On miał prawo do statusu bohatera podziemia, tak? Bo jakoś umiejętnie potrafił zabezpieczyć wydawnictwo, kolporterów i tak dalej. Mieliśmy prawo uważać, tak? Chociaż szczerze mówiąc, plotki wokół niego krążyły. Nie wiem, dlaczego tego nie było wiadomo, ale to nie było tak, że nie było wątpliwości. Ale wiecie państwo, było tak, że wątpliwości czasami były generowane przez Służbę Bezpieczeństwa, po to czasami, żeby zaszkodzić prawdziwym. No to były... Zobaczcie, z czym my sobie musimy poradzić, tak? Z brakiem zaufania, z nadwyrężonymi relacjami. Naprawdę, to jest takie zadanie, że to tylko Polacy sobie mogą z nim poradzić. To, co my mamy przed sobą i co my musimy zrobić. To nie ma takiego... No dobrze, nie wszystkie narody są takie samo znakomite. Dobrze, trzeba uważać. Ale chyba mi wolno lubić moich rodaków bardziej niż mam nadzieję, że państwo tutaj nie macie. To dobrze. Otóż nie da się ukryć, że on, jakby będąc skuteczny w elicie PRL-u, równocześnie zbudował sobie mocną pozycję w elitach solidarnościowych. Zwróćcie państwo uwagę, nie tylko pan Turowski, tak, ale Tomasz Turowski, ale wielu takich. I w tym sensie ja bym powiedziała, że to jest przypadek poważniejszy. W sensie takiej roli, jaką odegrał i jak zakłócił normalną procedurę rywalizacji elit. No przecież pobiera emeryturę nawet. To jest wyższa szkoła jazdy. To jest naprawdę szapoba. A teraz wracając do elit. Dlaczego one są ważne? Po pierwsze dlatego, że są odpowiedzialne za państwo, za demokrację. Dlatego, że są miejscem, w którym formowane są kolejne elity. Myślę tu o uczelniach akademickich.
A te są także ważne, ponieważ one mają ogromny wpływ na kształt opinii publicznej, a więc także na wyborców. Jeśli Państwo pozwolicie, to tak banalnie, socjologicznie powiem, jest taka koncepcja kształtowania opinii publicznej Deutscha, która nazwana jest kaskadową. A polega na tym, że on twierdzi, że opinia publiczna kształtowana jest takim systemem spadającej wody, tak, opinii z pięciu zbiorników. Ten najwyższy, to są najwyższe autorytety społeczne, które są tak powszechnie darzone szacunkiem, że ich opinie ważą na zdecydowanie na opiniach innych ludzi. Myśmy takich autorytetów kilka dostali w prezencie. Od losu albo od Pana Boga, jeśli ktoś wierzący. Myślę o prymasie Kardynale Stefanie Wyszyńskim, myślę o Janie Pawle II. To z wszystkich badań socjologicznych, jakie znam, wynika, że do dzisiaj nawet ci, którzy niekoniecznie go znali, bo są młodzi, wymieniają wyłącznie, i to jest na poziomie 80% Polaków, Jana Pawła II jako jedyny i najważniejszy autorytet, którym się kierują w bardzo wielu wymiarach do dzisiaj. Drugi zbiornik to są właśnie elity opiniotwórcze. To są politycy, ludzie biznesu, eksperci, naukowcy. To jest, tak powiem, te poglądy spadają do drugiego zbiornika, tam się ścierają, prawda, dyskutują, nie płakałem po papieżu, mówią jedni, ale 80% Polaków nie ich, a Jana Pawła II uważa za autorytet, więc to jeszcze nie wystarczy, żeby zakłócić ten proces kształtowania opinii. Potem jest zbiornik, który Deutsch nazywa mediami, bo one same w sobie mają moc kształtowania opinii. Dziennikarze i te wszystkie komunikaty takie, powiedziałabym, pozawerbalne, prawda? Bo to już nawet nie chodzi o ludzi, tylko o te wszystkie sztuczki, które w mediach się robi, żeby jedne poglądy... To tak jak Monika Olejnik, prawda? Ona genialnie potrafi odróżnić, jakiego rozmówcę trzeba przesłuchiwać na okoliczność posiadania niesłusznych poglądów, a wobec którego należy uprawiać nieustającą laudację. Jakoś ma taki dat dziennikarski, że potrafi tych polityków rozróżnić. I to jest komunikat pozawerbalny, bo to nie jest kwestia tego, że ona jest autorytetem. Ona tak prowadzi rozmowę, że emocjonalnie telewidz wie, tak? Kto ma niesłuszne poglądy, a kto zasługuje na to, żeby go dowartościować. I potem jesteśmy, proszę Państwa, my. To znaczy, ja powiem tak, że ja do niedawna na pewno byłam częścią elity opiniotwórczej, za co Państwa bardzo przepraszam, ale póki bywałam w mediach, tak, jeśli to się podoba, czy się nie podoba, to się jest częścią tej elity opiniotwórczej, bo się w tym dyskursie bierze udział. Ale potem jest takie miejsce kluczowe, z którego wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy przy kształtowaniu opinii publicznej, bo między tymi mediami i tymi, nazwijmy to, autorytetami, elitami polityczno-biznesowo-naukowo-społecznymi, bo to jest też Ochojska, tak? To był Kotański, tak? To są ludzie, którzy z różnych pozycji i z różnych, że tak powiem, ruch społecznych czerpią to prawo do tego, żeby mówić w mediach. Potem są spontaniczni przywódcy opinii publicznej. I chcę Państwu powiedzieć, że jest bardzo wiele przykładów, że oni potrafią zmienić opinię publiczną niezależnie od tego, co w tych zbiornikach wcześniej się toczy, tak? Bo to jest tak, że ta opinia spływa, uciera się w każdym zbiorniku, a potem jesteśmy my, czy Państwo, czyli ludzie, którzy w autobusie, w domu, na przyjęciu, w pracy mają ochotę komentować życie publiczne i robią to odważnie. To jest to miejsce, w którym da się cofnąć kształt opinii publicznej, czyli mówiąc krótko, opinia publiczna zmienia się pod wpływem tych spontanicznych przywódców w tych zbiornikach. Kilka razy tak było, że nagle zaczyna się, no akta, tak, ale było kilka parę, znaczy takich sytuacji, w których nagle okazuje się, że taki ruch spontaniczny, zdecydowany, ludzi, którzy mówią nie, tak, albo uważamy tak i tak, zmienia kształt opinii publicznej. Nie zawsze decyzje polityczne, to już wiemy, w demokracji tak, w demokracji fasadowej nie. Czyli jak Państwo widzicie, także te elity spontanicznych przywódców opinii publicznej, czyli tych, którym się chce, ja ich nazywam demosem, to znaczy świadomym wyborcą, świadomym komentatorem. Wszyscy Państwo, tak, którzy się spotykacie, rozmawiacie, komentujecie, ucieracie swoje własne poglądy, kłócicie się po to, żeby mieć coraz lepsze
argumenty do tego, żeby polemizować. To jest szalenie ważne, tego nie można bagatelizować, bo tu się może zmienić opinia publiczna. No a potem na dole, jak już to wszystko się tak, prawda, pouciera, no to jest to, co socjologowie zbadają i powiedzą, większość Polaków, 80% jest przeciwko wydłużaniu wieku emerytalnego do 67 roku życia. I co? I nic. Ale tak jest, tak? Nawet po wprowadzeniu ustawy opinia publiczna jest przeciwna. No tak, żebyście Państwo wiedzieli, trzymamy się dziennie, nie zmieniliśmy podstawy polityków. A teraz taki na zakończenie przykład, trzy przykłady, jeśli Państwo pozwolicie, takiej podmiany elit, która się dokonała w polskiej historii, myślę, że nie przypadkiem, po II wojnie światowej. Chciałabym o tym powiedzieć, ponieważ ten przykład pękalski-kotarski jest dobrym przykładem tego, że rzecz jest nie w tym, żeby wymienić elitę, tak żeby społeczeństwo zobaczyło, że jedna zastępuje zlikwidowaną drugą, tylko jeśli chcemy skutecznie oddziaływać na postawy ludzi, albo jak powie dzisiejszy PR-owiec, zarządzać emocjami ludzi, bo jest taka wiedza, która naprawdę potrafi zaordynować polityką receptę, zgodnie z którymi takie zarządzanie emocjami można no, przez dłuższy czas skutecznie uprawiać. Otóż dla tej skuteczności podmiana elit jest zawsze lepsza niż wymiana. I jeśli Państwo pozwolicie, w Polsce po II wojnie światowej dwa razy mieliśmy do czynienia przed 89 czy 90 rokiem z sytuacją demokratycznych wyborów. Pierwszy raz to się zdarzyło w 46 referendum, 47 wybory, w których obietnice Stalina, że w Polsce jednak demokratyczne wybory się odbędą, testowało PSL z Stanisława Mikołajczyka. Tak, to była jedyna sytuacja, w której partia licząca 800 tysięcy członków z legitymacjami, bo tak liczny był PSL, mająca poparcie, chociaż to była ludowa partia, poparcie właściwie większości Polaków, bo już w referendum sfałszowanym perfekcyjnie, bo tu przyjechali Rosjanie i zrobili po prostu swoje wybory, teraz wiemy, bo są dokumenty, które to potwierdzają. Czym było referendum? Ja się śmieję, że komuniści naprawdę, jeśli chodzi o władzę, to mają nad nami ogromną przewagę, bo przecież referendum to był sondaż socjologiczny, tak? Dzięki temu, bo władza znała prawdziwe wyniki referendum, sfałszowała, ale wiedziała, w których regionach i w których miejscach, że tak powiem, opór przeciwko komunistom jest większy. Tam aresztowania potem były większe, tam można było rozwalić więcej działaczy PSL-u, tak, czy nawet kandydatów. Tam można było dużo zrobić, żeby przygotować wybory tak, żeby było jak trzeba. Otóż to była sytuacja, w której PSL Mikołajczyka mógł do bloku demokratycznego wstąpić, tak? Ale postanowili, to bardzo wysoką cenę za to zapłacili, postanowili przetestować wybory demokratyczne z 1937 roku. Ja uważam, że my jesteśmy bardzo niesprawiedliwi wobec tej formacji, wobec ruchu ludowego i wobec chłopów z tamtych czasów, bo my jak opowiadamy o oporze przeciwko komunizmowi, to zawsze zaczynamy od 1956 roku, tak? I od Poznania. A może byśmy pamiętali o 118 zamordowanych, rozwalonych, znaczy, prawda, działaczach czy liderach PSL-u. Stu kilkunastu, 140, jeśli dobrze pamiętam, kandydatów aresztowanych. Represje dotknęły wtedy 100 tysięcy sympatyków i działaczy PSL, tak? nie licząc różnych innych rzeczy. Ta wielka 800 tysięczna partia wygrała wybory, po czym wynik był, że przegrała. I co się wydarzyło? Otóż w Dębowej Górze odbył się taki kongres, na którym z PSL-u powstało ZSL, z 800 tysięcy powstała nowa partia, która liczyła 120 parę tysięcy członków. Proszę zwrócić uwagę, zdecydowana większość powiedziała nie, ale ZSL pozostał, tak? Elita została podmieniona. Bez wartości agrarystycznych, bez prywatnej własności ziemi, bez demokracji, ale chłopi nadal mieli swoje polityczne przedstawicielstwo. To była bardzo dramatyczna podmiana, ale ja bym powiedziała, że jak ja mówię z sympatią moich rodaka i mówię o nich z podziwem, to
chcę Państwu powiedzieć, że mimo iż Mikołajczyk uciekł, aresztowani, skazani, przecież PSL miało w procesie 16 swoich trzech, tak? Było w winie, w komendzie. Także to była naprawdę formacja, która miała pewne prawo do poczucia, że reprezentuje nie tylko chłopów, tylko większość Polaków. Otóż, mimo iż stracili liderów, siedzieli w więzieniach, przegrali wybory, ci prości, zwyczajni, niewykształceni, na pewno nie elitarni, głęboko moherowi i co jeszcze o nich nie powiedzieć, nie pozwolili odebrać sobie prywatnej własności ziemi. Tak silnie mieli zinternalizowane wartości agrarystyczne. Jak ja się dzisiaj czytam doniesienia nie kombatantów, tylko ubeków, znaczy do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zaczęłam mówić o wsi, przepraszam, już kończę. To są na przykład takie doniesienia. W gminie tej wyszło 300 kobiet ze śpiewem Serdeczna Matko i stoi, nie pozwolili traktorzyście zaorać mi. Tak? W gminie tej 100 kobiet nie potrzebowały parytetów, zwracam Panią uwagę. Blokowały powstawanie w ten sposób spółdzielni produkcyjnej, że nie pozwalały zaorać miedzy, czyli żeby każda, tak powiem, prywatna własność została prywatna. W jakiejś tam gminie powiesił się chłop, bo powiedział, że woli się powiesić, niż wcześniej mówił, że się powiesi, ale spółdzielni nie wstąpi. Gdzieś tam wybijali trzodę, tak? Po takich represjach używano kontyngentów, naprawdę tam rozmowy, jak się czyta sprawozdania Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, potrafiły milion osób objąć rocznie, takie, w których, prawda, schowałeś worek ziemniaków, to albo 3 miesiące, albo spółdzielnia. Tylko na 10% areałów ziemi powstały spółdzielnie produkcyjne i to było niecały milion członków, a przecież kilkanaście milionów chłopów mieliśmy tuż po wojnie. Jak po 1956 roku można było bez spółdzielni, to się rozpadło, 80%, zostały niecałe 2000 na tam kilku procentach ziemi. I to jest genialne, że nie było konfliktów o miedzę. Co to znaczy? To znaczy, że te spółdzielnie były fikcyjne, bo jakby oni zaorali miedzę, tak? To by się kłócili, bo polski chłop by się kłócił o te pół metra. Nie kłócili się. Dlaczego? Bo większość tych spółdzielni tak każdy pracował na swoim, tak? Czyli spółdzielnia produkcyjna była w rejestrach, a w rzeczywistości ludzie prywatną własność ziemi przechowali. Druga podmiana, zresztą też dotyczy tej grupy ludzi. Proszę Państwa, likwidacja ziemiaństwa. Już właściwie w ogóle zapomnieliśmy, że taką grupę społeczną mieliśmy. Klasyczna elita, tak? To naprawdę jest ważne, czy symbolem właścicieli ziemskich jest książę Karol, tak, który się fotografuje przy krowie, która się wyciela, albo walczy o zdrową żywność, czy to jest Stokłosa, albo Andrzej Leper świętej pamięci. Myśmy zlikwidowali ziemiaństwo, to było mniej więcej 10 tysięcy majątków ziemiańskich, jakieś 400 hektarów przeciętnie, bo kres straciliśmy, więc mówimy o tym, co było tutaj. Po czym na początku lat 90. powstały wielkoobszarowe gospodarstwa z państwowych gospodarstw rolnych, średnia powierzchnia mniej więcej 400 hektarów, 8 tysięcy gospodarstw, tylko już nie ziemiaństwo, tylko dawni dyrektorzy PGR-u. Podmiana, tak? Te największe, najbardziej wzorotwórcze, elitarne gospodarstwa są prowadzone przez starą elitę, najczęściej PZPR-owską, bo dyrektorzy PGR-ów to nie byli, ja robiłam badania, więc wiem, to nie byli ludzie z ZSZ-u, tylko najczęściej z PZPR-u, no bo to byli inżynierowie rolnictwa, tak? I oni bardzo często, żeby tę nomenklaturę, te stanowiska nomenklatury objąć. I to była podmiana, która nas moim zdaniem bardzo dużo kosztuje, jeśli chodzi o taki etos elit w tym potocznym tego słowa rozumieniu, tak? Bo to nie jest tak, że ziemiaństwo jest nieważną grupą społeczną. Ona ma najczęściej w swojej tradycji zapisane pewne takie dla elity narodowej zobowiązania, odpowiedzialność i osiągnięcia. No, a trzecia podmiana, o której chciałam powiedzieć, to jest podmiana kolejnej demokratycznej próby, którą Polacy podjęli, wybierając z tego prawie 9-milionowego związku swoich delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Solidarności. Przecież to były pierwsze demokratyczne wybory od Komisji Zakładowej po delegatów. Pierwsze po tej nieudanej próbie PSL-owskiej. Udało się. Co prawda słyszałam na takim spotkaniu Zbigniewa Siemiątkowskiego, który twierdzi, że były dwa zjazdy Solidarności. Powiedział to w Hybrydach. Takie zdanie powiedział, że to bardzo interesujące. Ja to powtórzę, bo słyszałam na własne uszy. Ale powiedział, że nie ma na to dowodów, tylko że słyszał od niektórych oficerów, że były dwa zjazdy. Jeden był w
hali Oliwii, a drugi w siedzibie marynarki wojennej. Tam byli oficerowie prowadzący, którzy konsultowali ze delegatami, a jego zdaniem było 30% delegatów w tej, jak powiedziała, puli, tak, którą rozporządzał ten drugi zjazd. Ale on nie ma na to dowodów, więc nie będzie o tym pisał, więc może to wszystko jest nieprawda. Także żebyście Państwo wiedzieli, że to może być nieprawda. Ale to było tylko 30%, a profesor Zybertowicz protestował i twierdził, że to było tylko 10%. Nieważne, 10 czy 30, mniejszość. Czyli reprezentacja była demokratyczna. I potem jest stan wojenny. I władza dostaje kilka lat możliwości dokonania bardzo szczegółowej penetracji elit solidarnościowych. Tak oni zostali wybrani, wiadomo, kto ma mandat demokratyczny. I jest kilka lat, w których, proszę Państwa, to jest tak, że liczba tajnych współpracowników w latach stalinowskich to było ponad 80 tysięcy, jak wynika z rejestrów. W latach 60. było ich 8 tysięcy. W latach 80. przybyło 30% rocznie, także w 86, jeśli pamiętam, to było około 70 parę tysięcy tajnych współpracowników. Co to znaczy? To tajni współpracownicy są potrzebni, jak się przejmuje władzę, tak? No bo w latach stalinowskich było, co to był za proces? To był proces, no na bagnetach nie można siedzieć w nieskończoność, przygotowania elit, które już bez tego stalinowskiego systemu represji po 56 roku będą spokojnie rządzić państwem, które się nazywa PRL. I wydaje mi się, taka jest moja hipoteza, że stan wojenny został wprowadzony nie tylko po to, żeby zdławić Solidarność, ale żeby przygotować proces transformacji. Przygotować elity, nazwijmy to PRL-owskie. Wtedy były bardzo duże czystki w strukturach władzy PRL-u, proszę zwrócić uwagę. To znaczy tracili rektorzy, dziennikarze, partyjni, że tak powiem, wyrzucono 50 tysięcy, potem sami zrezygnowali kolejne 200 tysięcy, czyli było wzmocnienie własnych szeregów, tak? Tych, którzy sympatyzowali z Solidarnością, się pozbyto. To była ważna, bo to było przygotowanie kadry, tak? Takiej pewniejszej. Po drugie, ten wzrost tajnych współpracowników. No na czym to polegało? No, to było rozejrzenie się w elitach Solidarności, czyli kolejnej reprezentacji demokratycznej polskiego społeczeństwa, na kim można budować, tak? Znaczy, mówiąc krótko, jak to też nie przypadek, że było ich bardzo wielu na uczelniach wyższych. No i jeśli moja hipoteza jest prawdziwa, że stan wojenny poza zdławieniem Solidarności przygotowywał proces transformacji, to zostało dobrze zrobione. To dzisiaj wiemy, że nie najgorzej. Ale mam dla Państwa też dobrą wiadomość. Otóż Polacy są społeczeństwem, które obaliło komunizm, doprowadziło do upadku Związku Radzieckiego. Nie wierzcie Państwo w mur berliński ani w aksamitną rewolucję. To nie tam się zadecydowało, to się zadecydowało u nas, mimo tych wszystkich rzeczy, o których spokojnie, bez gniewu, powinniśmy pamiętać. Tak? Przeciwnik był poważny, bo jak się konstruuje totalitarną władzę, to może nie potrafi się budować bloków o wysokim standardzie, autostrad, metra się nie potrafi w Warszawie budować i parę innych rzeczy, ale władzę sprawować, mechanizmy władzy i nie dopuszczać innych do władzy, to się potrafi znakomicie. Więc jak Państwo widzicie, kwestia elit jest naprawdę kluczem, bo to jest klucz do państwa, klucz do opinii publicznej, klucz do władzy symbolicznej i klucz do demokracji. No i taki mamy drobny problem do rozwiązania, żeby powołać w Polsce kontrelitę. Znaczy, żebyśmy, bo to nie jest tak nigdzie, ani w Stanach, ani w Wielkiej Brytanii, ani w żadnym państwie o ustabilizowanej demokracji, że jest jedna elita. Żeby demokracja dobrze funkcjonowała, to muszą być co najmniej dwie elity symboliczne, dwie elity opiniotwórcze, dwie elity biznesowe, tak? Żeby po wyborach nie trzeba było tracić pracy, na miły Bóg, tylko ma się zbudowaną własną infrastrukturę, własne zaplecze we własnej formacji politycznej. Nie ma się co wstydzić, że ona jest, że ta formacja ma związek z biznesem, z mediami, z dziennikarzami, z tygodnikami, z gazetami, bo to jest normalne, tak? To nie może być tak, żeby tracić pracę tylko dlatego, że jest wynik wyborów, bo się jest dziennikarzem albo naukowcem. Więc jeśli ma funkcjonować dobrze demokracja, to nie tylko mają być równoważne formacje polityczne, ale także elity. No i właśnie, to jest to zadanie i ta rozmowa, którą chciałam Państwu zaproponować, jak to zrobić. Myślę, że coś wymyślimy wspólnie. Dziękuję Państwu.
pani podziękować za przybycie do naszego klubu i za tak piękne wystąpienie i po prostu kontynuowanie naszego patriotycznego ruchu, bo rzeczywiście nam Polakom potrzeba tego patriotyzmu i między innymi pani tutaj obecność przyczyniła się również do tego, żeby wskrzeszać Polaków te wartości, które są nam niezbędnie potrzebne. I w imieniu wszystkich naszych gości, którzy zechcieli nas dzisiaj tutaj zaszczycić, dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, teraz jest czas na pytania i pewną polemikę. Pani doktor raczyła tak może skonkludować tę część naszego spotkania, jak gdyby chciała nas pani rozesłać do domów, tam gdzie żyjemy, gdzie pracujemy, żebyśmy spełnili bardzo ważną funkcję. A więc być może ta część dyskusji sprowokuje do wytworzenia, tak, skonstruowania kilku argumentów, którymi być może w najbliższym czasie możemy się posłużyć. Co prawda na co dzień czytujemy czy Gazetę Polską, czy inne periodyki. Jest tego sporo po prawej stronie sceny politycznej. Niemniej jednak powinniśmy sami próbować dyskutować, rozmawiać, jak to pani powiedziała, zręcznie wypłacać się o swoje poglądy. Bo rzeczywiście takie mam wrażenie, że wszystko w naszych rękach. Niestety. Ale to nie jest czas pewnie, kiedy kosy trzeba na sztorc kuć, ale właśnie czas, żeby słowem tą opinię publiczną zmienić. Cieszę się bardzo, że mamy tutaj tak znamienitych gości. Przez moment też zajrzał tutaj do naszej sali pan Krzysztof Dośla, który nie udało mi się do prezydium zaprosić, bo musiał umknąć do radia na program, ale przez dłuższą część pani wykładu się tu przysłuchiwał. Proszę Państwa, myślę, że jeżeli mamy być rozesłani, to bardzo proszę, żebyście Państwo zabrali też głos. Ja podam mikrofon. Pan pierwszy się zgłaszał, będę zwracał uwagę, jak Państwo będziecie podnosić rękę, potem podejdę na koniec. I myślę, że jak Pani zadecyduje, czy kilka pytań, potem jedna odpowiedź, czy jedno pytanie i jedna odpowiedź. Jak Pani uważa? Ja myślę tak, że jeżeli będzie takie pytanie, po którym moje emocje natychmiast sprawdzają, a jeśli będą merytoryczne, to spokojnie odbieram. Dobrze? Zgodzicie się Państwo na pewno spontaniczność? Dziękuję. Przy okazji chciałbym Pani bardzo podziękować za to wystąpienie i w ogóle za wszystkie Pani wystąpienia w telewizji. Uważam, że są szczególnie pogłębione i błyskotliwe. Ale chciałbym się właśnie odnieść do tej dzisiejszej wypowiedzi i spytać Panią, czy dopytać może o rzecz, która wydaje mi się tutaj się nie pojawiła. Ten opis rzeczywistości, jak zwykle w Pani przypadku, jest niezwykle błyskotliwy i pogłębiony, ale... Nikt mi Pan przełoży odważnie, naprawdę. Nie chcę sobie przykładać, tylko cały czas gdzieś pojawia się we mnie pytanie, dlaczego tak się dzieje, że mam z taką sytuacją do czynienia. Dwa słowa może, żeby wyjaśnić, czego właściwie dotyczy to moje pytanie. Chodzi o to, że Pani, jak wszyscy wiemy, jesteśmy w sytuacji takiej, że jest pewien zasadniczy podział wewnętrzny kraju. Jakieś tam elity, które my określamy jako nie może patriotyczne i ten obóz patriotyczny ze sobą w jakiś sposób ścierają się o tą przestrzeń w naszym kraju, ale właściwie i że ta walka przybiera i ta rywalizacja przybiera jakiś brutalny charakter, ale właściwie nie zadajemy sobie pytania, dlaczego w istocie się tak dzieje. To znaczy, o co tu chodzi? Czy tu chodzi tylko o to, żeby przejąć banki, pieniądze, przejąć tą sferę symboliczną, tą sferę prestiżu, o której Pani mówiła?
wydawałoby się to dość oczywiste. Ta odpowiedź jakby się nasuwa automatycznie, ale kiedy się przyjrzeć bliżej, to nie wydaje mi się, że ona jest pełna i że jest do końca satysfakcjonująca, dlatego że jeżeli obserwujemy kraje inne, współczesne, demokratyczne, tak zwane europejskie, Belgię, Holandię, Francję i wszystkie inne. To dostrzegamy, że tam kontrola nad społeczeństwem funkcjonuje, podziały są, ludzie, którzy są żadni władzy i pieniędzy, mają taką kontrolę i rzeczywiście ją sprawują skutecznie. Czyli że jak zmierzam do tego, że cały ten przemysł pogardy, który się wyrodzi w Polsce, w moim przekonaniu ma znacznie głębsze i bardziej ukrytą genezę. I że ona w istocie właściwie sprowadza się do utajonej, w moim przekonaniu, to panią zwracam się z pytaniem do pani, czy pani by ewentualnie podzielała, być może pogłębiła ten sposób spojrzenia, bo wydaje mi się, że ten podział i ta walka właściwie w istocie dotyczy w tym sensie pozbawienia nas swojej tożsamości, w jakim ta tożsamość związana jest z katolicyzmem. To znaczy, wydaje mi się, że ta walka zasadniczo przebiega na linii właśnie tej, bo i tutaj, i w tym momencie, bo odpowiedź ewentualna twierdząca od razu rozjaśnia cały kontekst również międzynarodowy. Dlaczego właściwie wszyscy obok, cała Unia, Niemcy i inni bardzo najważniejsi politycy w Europie, tak swobodnie, lekko i w pełni akceptują wszystkie decyzje i wybory, na przykład Platformy Obywatelskiej, czyli tego całego obozu, który właściwie tą taką symboliczną wojnę nam wypowiedział. No może tyle. Dziękuję. Ja myślę, że jeszcze kilka pytań, bo pan mi zadał moim zdaniem co najmniej 4. Ja sobie tak zanotowałam, jak jest tak zupełnie. Zadając pytanie, często sami sobie już na nie próbujemy odpowiedzieć. Tak? Nie, ale to są pytania wyraźne. Pani doktor, dziękujemy za wykład. Jerzy Łuk, Politechnika Gdańska. Ja przy okazji mam jedno krótkie pytanie. Czy na tle tych elit mogłaby pani powiedzieć coś więcej na temat takiej elity prawicy sądownictwo? Moje nazwisko Łukasz Sedlakaczewo. Ja mam takie wrażenie, że Platforma, która teraz rządzi z PZL-em, to jest takie super PZPR praktycznie z poparciem Rosji i Niemiec. Ja nie wiem, czy to nie jest partia, która będzie ciągle rządziła, bo mamy tak, niby kryzys, ale szara strefa ten kryzys przykrywa, prawda? Bo są jakieś lewe pieniądze w Polsce, które ciągle napędzają koniunkturę. Proszę odnieść się do tej super PZPR. Krzysztof Wisowuczki i Przekudza, bo to jest to samo rządowe. Ja chciałem pani profesor zapytać o taką, właściwie dwa pytania w jednym, można tak powiedzieć. Mianowicie miałem okazję, niezwykły zaszczyt spotkał mnie, mianowicie miałem okazję być niedawno w Brukseli na proteście. I trochę jako politolog tak przyglądałem się zachowaniom no bliskich mi ideowo ludzi, jak najbardziej. Z różnych ugrupowań, tak? Bo tam no, pluralizm był piękną rzeczą, piękną cechą. Ale muszę powiedzieć, nie wiem, tutaj chyba są osoby, które może to potwierdzą, może nie potwierdzą, może tylko delikatnie nic nie powiedzą. W każdym razie tarcia, które nawet w autobusie u nas się zdarzały, przekładały się na pewne zachowania takie ogólne, które mój ojciec w świętej pamięci już w tej chwili kiedyś powiedział: synu, prawica nigdy w Polsce nie była zjednoczona. Czy to przypadkiem nie jest jakiś taki znak czasu? To jest jak gdyby to. Może ja w tej chwili zatrzymam się. Dziękuję bardzo. To może teraz, jeśli państwo pozwolicie, to spróbuję odpowiadać. Czy ja mogę zacząć od tych podziałów na prawicy? Proszę uprzejmie. Dlatego, że ja powiedziałabym, bo to jest takie bardzo konkretne pytanie. Ja jak szukam, to jest moja hipoteza, tak? Tutaj można to różnie interpretować. Pierwszym powodem, dla którego
dla którego wydaje mi się o podziały na prawicy łatwiej niż na lewicy i problemy z wyłonieniem jednej formacji politycznej są większe, wiąże się z tym, że prawica odwołuje się do wartości, najczęściej wartości, które są trwalsze niż polityka, bo lewica, ja bym powiedziała tak, lewica zawsze to jest nurt, który chce dokonać, nurt polityczny, którego celem są zmiany społeczne, czasami nawet inżynieria społeczna. Do tego trzeba mieć władzę. Czyli lewica zwykle jest bieglejsza we władzy, może nie mówię, że pozbawiona wartości, ale one są jakby podporządkowane programowi zmiany społecznej wedle tego, co lewica chce zrobić. Prawica woli, szanując to, co jest dorobkiem cywilizacyjnym, rozwiązywać problemy bez rewolucji. Ja bym powiedziała, upraszczając, tak jest. A o wartości, jeśli one są ważne, łatwiej się sprzeczać. Jak się chce mieć władzę i dokonywać zmiany, to trzeba być teamem, tak? Trzeba być strukturą, która bierze władzę i robi to, co chce. Lewicowo to może być w wersji bardziej komunistycznej albo w wersji bardziej opiekuńczej, tak? Natomiast prawica będzie się sprzeczać o wartości, bo to są wartości katolicyzmu, ochrony życia, rodziny, narodu. Tu jest pole do sporu, która z nich jest ważniejsza i kluczowa. Więc ja bym powiedziała, że dostrzegam merytoryczną przyczynę tego, że prawica ma kłopoty z reprezentacją polityczną. Ale to wydaje mi się nie byłoby problemem, gdyby nie w Polsce ta konkretna sytuacja, która sprawia, że lewica ma niebywałą przewagę we własności, w doświadczeniu sprawowania władzy, w praktyce, która lewicę nauczyła, że można się różnić, ale zdobyć i utrzymać władzę jest ważniejsze niż wszystko inne, tak? To znane powiedzenie, raz zdobytej władzy nie oddamy, a pod różnymi formacjami, bo jest w lewicowym sposobie widzenia świata, w którym te zmiany się nawet radykalnie planuje. Kiedyś walka była z własnością, tak, i prywatną własnością w środkach produkcji. Dzisiaj rewolucja dotyczy w większym stopniu tej nowoczesnej, nazwijmy to, liberalnej lewicy, sfery wartości rodzinnych, tożsamości płciowej itd. Żeby to osiągnąć, trzeba mieć team ludzi, którzy zdobędą władzę po to, żeby zrealizować to, co chcą. Z prawicą jest trochę trudniej, tak? Bo stać na straży wartości można zawsze, mówiąc, moja ważniejsza, tak? Moja bardziej kluczowa. No a doświadczenie sprawowania, znaczy, ja chciałam Państwu zwrócić uwagę, że nawet te 22 lata to jest okres, w którym politycy na prawicy, na prawo od centrum, nazwijmy to tak, nie mieli okazji ani w takim stopniu jak lewica nauczyć się skutecznego sprawowania władzy, nauczyć się, że wzajemna lojalność jest tutaj ważniejsza niż różnice poglądów. I powiem troszkę socjotechnicznie, nie mieli okazji zobaczyć, jak ważne jest to, żeby tę władzę sprawować długo, na przykład dwie kadencje. Ja pamiętam, że Kancelaria Prezydenta organizowała takie spotkania jeszcze za życia świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego na temat takich państwowców, czyli przedstawicieli, powiedziała, formacji związanej z PiS-em, którzy w różnych miejscach instytucji publicznych, państwowych i samorządowych pełnili ważne funkcje. I pamiętam, że zadawali sobie pytanie w czasie tej konferencji, bardzo często w dyskusji, co zrobić, żebyśmy mogli tę władzę sprawować realnie, ponieważ nie jesteśmy słuchani przez urzędników niższego szczebla. Formalnie mamy władzę, a w praktyce nasze decyzje czy nasze pomysły są sabotowane, w związku z czym ta władza nie jest realnie sprawowana. Ja pamiętam, że zawsze odpowiadałam,
pełne dwie kadencje władzy. Wtedy urzędnicy nauczą się, czy też dowiedzą się, że jak prawica zdobywa władzę, to nie należy jej przeczekać, bo dłużej niż kilka miesięcy, góra dwa lata i tak rządzić nie będzie, tak? Tylko trzeba się do tego przyzwyczaić, że raz rządzą jedni, a raz rządzą drudzy. Ale tego się nie da zrobić, póki się dwóch kadencji nie rządzi. To się po 89 roku politycznym środowiskom po prawej stronie od centrum nie zdarzyło. Czyli nie potrafią, nie doświadczyli, to najczęściej wtedy trudniej jest pohamować te indywidualne czy grupowe rywalizacyjne emocje i tak, bo wtedy łatwiej o taki pomysł, my to zrobimy lepiej, tak? Ja wiem, że to nie jest satysfakcjonujące, ale nic mądrzejszego, uczciwie powiem, nie przychodzi mi do głowy, bo oczywiście można by dodać jeszcze te elementy, o których trzeba pamiętać, że prawdopodobnie, ponieważ przejęcie władzy po 89 roku w sensie realnym po PRL-u mogło się dokonać tylko, gdyby centroprawica tą władzę zdobyła, tak? Bo to by była prawdziwa wymiana elity, znaczy prawdziwie nowe elity. To myślę, że te środowiska były pełne osób o podwójnej lojalności. I wtedy niektóre, myślę, że to sformułowanie dobrze oddaje potencjalne źródła podziałów, konfliktów, rozłamów i rozpadów. Albo nie do końca pełnej lojalności, tak bym to nazwała. No bo one realnie zagrażały tym elitom, które w procesie transformacji szykowały się do przejęcia władzy, że tak powiem, wywodząc się z SPR-u. Realnym zagrożeniem były centroprawicowe, no to był najpoważniejszy przeciwnik. A teraz jeśli można, to pierwsze pytanie, bo ja bym powiedziała tak, na pytanie, skąd ta sytuacja, w czym rzecz, o co tutaj naprawdę chodzi. I pan poddał taki pomysł, że jest to kwestia katolicyzmu, czyli zmiany postaw polskiego społeczeństwa, które rzeczywiście jest fenomenalne. Bo ja muszę Państwu powiedzieć, że ja w Centrum Myśli Jana Pawła II w 2007 roku w takim zespole po raz pierwszy zrobiliśmy, wyszła książka, badania wartości polskiego społeczeństwa i dziedzictwo Jana Pawła II. I teraz w 2012 styczniu powtórzyliśmy większość pytań. I to jest bardzo interesujące, bo jak człowiek ogląda media, to mu się wydaje, że ruch tego pana i tak dalej, i tak dalej. To jest dowód, że coś się zmieniło w polskim społeczeństwie, a ja mam wyniki sondaży i ja bym powiedziała, że ta zmiana, jeżeli jest, to jest bardzo dziwna i bardzo skomplikowana, bo owszem, o kilka punktów procentowych, może z deklaracji, że wiara jest bardzo ważna, ona się stała raczej ważna, ale to jest kilka punktów procentowych. Można powiedzieć, że takie deklaracje autorytetu Kościoła czy praktyk religijnych o kilka punktów procentowych, ale wzrosło poparcie dla ochrony życia poczętego. Wzrosło w ciągu tych 5 lat. Spadło poparcie dla rozwodów i to w gronie młodych ludzi. Znaczy, to jest takie pytanie, skala od 1 do 10, rozwody zawsze można usprawiedliwić, nigdy nie można usprawiedliwić. Tak? I te ekstrema były takie, że było 40% parę w 2007 akceptujących rozwody i 20 parę nieakceptujących. A teraz jest tak po 30 i okazuje się, że największa zmiana dokonała się wśród ludzi młodych. Oni się nie przesunęli w stronę tych, którzy nie akceptują rozwodów, ale przestali je popierać. Rodzina staje się jeszcze bardziej, mimo iż, bo to jest takie pytanie, że są rozwody, tak? Rodzina jest dla Polaków jeszcze bardziej ważna i dołączyła taka grupa przedsiębiorców, kadra i ludzie z wyższym wykształceniem. W tej grupie rodzina się stała coraz bardziej ważna. Można by powiedzieć paradoksalne, tak? Bo to jest w społeczeństwie, które niby się modernizuje, jest liberalne, wybiera platformę obywatelską, te wartości mają się bardzo dobrze. Więc tak, z tego punktu widzenia można by powiedzieć, że wrogowie katolicyzmu. Ale ja przyznam się szczerze, że w pana pytaniu też był ten taki podtekst, czy tu chodzi o własność, tak, o firmy i tak dalej. Znaczy ja naprawdę nie jestem marksistką, to znaczy
Ja naprawdę jestem głęboko przekonana, że świadomość określa byt, a nie byt określa świadomość. Jestem głęboko, nie tylko dlatego, że na początku było słowo, ale także dlatego, że Max Weber napisał, że kapitalizm wziął się z purytańskich wspólnot ascetycznych i że on z powściągliwości i z etosu protestanckiego, czyli chrześcijaństwa, tak, się zrodził, a nie ze stosunków produkcji i tam konfliktów. Więc w tym sensie byłoby mi bliskie szukanie tego problemu w obszarze wartości, tak, że tu rzecz. Ale ja przyznam się szczerze, że ja jestem taką bardzo mocno chodzącą po ziemi równocześnie osobą i wiem, że problem władzy, zdobycia władzy, utrzymania władzy jest najsilniejszy narodem, gdzie wystarczy sięgnąć od starożytności po literaturę przez Szekspira, żeby zrozumieć, że to, co dla Polaków, bo z sondaży wynika, że dla nas polityka, sukces i kariera są o wiele mniej ważne niż znajomi, przyjaciele, praca, wiara i rodzina i dzieci. Tacy jesteśmy, przynajmniej tak deklarujemy. To znaczy, że dla nas wyścig o władzę w naszych postawach nie jest czymś, co jest w naszym systemie wartości dominujące, ale to nie znaczy, że inni są tacy sami. Tak? I wydaje mi się, że czasami pozwalamy, jak sądzę, pozwalamy jako społeczeństwo, żeby manipulując naszymi emocjami i naszym poczuciem własnej wartości, władzę nad nami zdobywali ludzie, co do których my nie przypuszczamy, że ona może być dla nich taka ważna. A jest, bo władza jest kluczem do wszystkiego pozostałego, do własności. Władza jest kluczem do dostępu do elit. Tak? Władza jest kluczem do władzy symbolicznej. I władza osobowościowa. Proszę zobaczyć młodych ludzi na podwórkach, tak jak rywalizacja w grupie chłopaków, tak, kilkunastoletnich. 80% ich zachowań to jest tak naprawdę spontaniczna rywalizacja o to, kto będzie decydował, co dzisiaj robimy, czy gramy w piłkę, czy idziemy do kina. Mechanizm władzy to jest coś, co nam towarzyszy. A w polityce możliwość zdobycia i utrzymania władzy jest naprawdę źródłem i osobistej kariery, ale także formacji politycznej. No i ta władza to jest także pozycja i prestiż i władza w strukturach europejskich. A Polska jest za dużym krajem i leży w takim szczególnym miejscu, żeby sprawna demokracja i dobre, zamożne polskie państwo było obojętne dla tych, którzy w Europie chcą decydować. I dodałabym do tego jednak nasze relacje z Rosją. Ja muszę Państwu powiedzieć, że to, co się działo z kibicami rosyjskimi, ta miękka interwencja, systematyczna interwencja Moskwy, tak? Jeśli ktoś miał wątpliwości, co się wydarzyło pod Smoleńskiem, to to powinno mu było uświadomić, że po tych 2 latach rzeczy niedopuszczalne w normalnych relacjach między państwami, między Rosją a Polską są dopuszczalne. Dzwoni prezydent do premiera i przypomina, że odpowiedzialność gospodarzy za gości. Ja się zgadzam, że w samolocie TU-154 nie było kibiców, ale to też byli gości, tak? I jakoś w drugą stronę nawet nikomu do głowy nie przychodzi taki komunikat, że jak gospodarz odpowiada za bezpieczeństwo gości, to odpowiada i w takiej sytuacji. Ja wiem, że to nie byli kibice rosyjskie, tylko prezydent, dowódca z punktu widzenia Rosji, bagatelnie, tak? No ale z naszego punktu widzenia to byli ważni goście. Więc ja myślę, że kwestia władzy, a w relacjach polsko-rosyjskich, jak się okazało, nawet przy okazji euro, tak, i kibicowania, nawet dla wielu obywateli państwa rosyjskiego, nie większości, ale wystarczająco wielu, ten element ma znaczenie. Tak? Ja myślę, że nie doceniamy jako Polacy problemu władzy. I dlatego tak łatwo emocjonalnie nas zmobilizować do emocji, a nie do skutecznego. To rozsyłanie oczekiwań o skutecznego przeprowadzania własnych projektów do końca. Mamy jakiś pomysł polityczny, go przeprowadzamy. I stać nas na to potrafimy bez podziałów, bez konfliktów, spokojnie, bez emocji. I jedna rzecz jest ważna. Tym elementem, który bardzo pomaga moim zdaniem utrzymać władzę nad Polakami, jest nasza zaniżona samoocena. I to nie jest moja konstrukcja taka sobie, że ja wymyśliłam, ale naprawdę są sondaże, ja już nie będę tutaj opowiadać, w których widać,
jakbyśmy w latach 90. startowali z nieprawdopodobnie niskiego poziomu samooceny. Takie badania Bliskiej Duszyńskiej, jej artykuł Młodzież Szkolna i Studencka. Młodzież szkolna i studencka miała gorszy stereotyp Polaka niż tych nacji, których nie lubiła. Nie było w Europie drugich badań, które by pokazywały, że młodzież może gorzej myśleć o własnym narodzie niż o tych narodach, których nie lubi, tak? No bo co z tego wynika? Że samych siebie nie lubimy bardziej niż, nie będę wymieniać tych narodów, w stosunku do których żywimy negatywne emocje. To się po wejściu do Unii Europejskiej paradoksalnie zmienia. Znaczy są takie sondaże, na których widać, że nareszcie Europejczyk, Niemiec i Anglik nie jest dla nas symbolem wyższej kultury, wyższej przedsiębiorczości, wyższej tego, tamtego. Czyli mówiąc krótko, to poczucie własnej, ale jesteśmy, no proszę Państwa, no jeśli przed każdymi wyborami wychodzi ważna książka Grossa, tak, no to jest dowód, że warto ją wydać, bo wiadomo, że będziemy się podatnie nad tym, jacy jesteśmy straszni, debatować przez kilka tygodni. A to zaniżona samoocena jest no, podstawą do tego, żeby łatwiej zmieniać opinię, łatwiej zarządzać emocjami. Ja wiem, że może to Pana nie satysfakcjonować, chociaż ja przyznam się szczerze, że z tymi wartościami katolicyzmu i z tym nieprawdopodobnym trwaniem tych wartości, prawda, po 20 latach, jesteśmy jakimś wyzwaniem, nie tylko w kategoriach władzy, ale w kategoriach wartości. Ja bym się tutaj z Panem zgodziła, że warto nad tym myśleć, że to też w sferze wartości może być istotne. O prawnikach bardzo niepokoi mnie pytanie o prawach i osobowości. Bo ja muszę powiedzieć, że uważam tą kwestię za szalenie ważną. Znaczy, proszę Państwa, ja powiem o przypadku Olewników, bo to jest takie mniej polityczne. Każda niewyjaśniona i niezakończona rozpoznaniem sprawców i wyrokiem afera, moim zdaniem w postępie geometrycznym demoralizuje środowisko prawnicze. Dlatego, że jeżeli jest tak, że organa ścigania i ludzie, którzy popełnili błędy albo współpracowali z przestępcami, nie tracą stanowisk, to znaczy, a nawet awansują, to znaczy, że oni obudują swoją strukturę ludźmi, którzy nigdy nie zadadzą pytania, czy byli w porządku. Czyli jakościowo kadry po każdej niewyjaśnionej aferze korupcyjnej tracą. Proszę Państwa, teraz jest umorzenie postępowania prokuratury, znaczy sąd oddalił, tak, jeśli chodzi o Mariusza Kamińskiego, kwestię afery Nurtowej. Ja chcę Państwu przypomnieć, że z powodu tej afery rząd, który trzymał standardy demokratyczne, rozpisał przedterminowe wybory, tak? A w Niemczech, bo czasami się opowiada, że kłopoty z demokracją mają wszystkie państwa i że Polska to jest postpolityka, postmodernizm, coś tam i tak dalej, postnarodowe. W Niemczech powiedziałabym, złamanie zasad etycznych przez poprzedniego prezydenta, który musiał wystąpić, w Polsce nie sprawiłoby mu żadnych kłopotów. Tak? To w ogóle jest niewyobrażalne, żeby to w ogóle prasa się tym zajęła. A myśmy mieli taką aferę, którą w tej chwili widać, że ona prawnie była, jak powiedziała, w porządku. Nawet sąd niejednogłośnie, ale zwracam uwagę, że znaleźli się sędziowie, którzy nie odpowiedzieli na zapotrzebowanie polityczne. Ja szanuję wszystkich, którzy takie decyzje podejmują, tak jak szanuję Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, który nie rozpoznał głosu Łasika. Każdy w tym ważnym miejscu, tak, wymiaru sprawiedliwości ekspertyz, który zachowuje się zgodnie z profesjonalizmem, bo nie będziemy mówili tutaj uczciwość, nieuczciwość, chociaż to jest też ważne, z profesjonalnymi zasadami buduje to, zdrowe Państwo. Otóż wydaje mi się, że my mamy, dodajmy te wszystkie samobójstwa, tak? My mamy sytuację, w której przyzwolenie generuje kolejne przyzwolenie i ja jestem przekonana, że elity prawnicze po każdej takiej aferze są gorsze niż przed. Bo ja gdybym była człowiekiem w strukturze władzy, popełnił przestępstwo i nic by mi się nie stało, to bym wymieniła swoich podwładnych tak, żeby nikomu do głowy nie przyszło być uczciwym, bo ja bym się wtedy czuła bezpieczniej. Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie ten przykład.
To jest normalny mechanizm dobierania współpracowników, którzy dają poczucie bezpieczeństwa. Więc to nie jest bagatelne. A tamta afera, która spowodowała, że rząd ustąpił, była jakby ostatnim tak, przykładem demokratycznych reguł. Tak? A jak to może działać? No przecież pani kanclerz Merkel ma ogromne poparcie w Niemczech. Może już słabnące, ale duże. Wielką pozycję w Europie. Ona chciała zachować tamtego prezydenta. Tak? A oni, opinia publiczna go zmusiła do dymisji. Tak działa demokracja. Opinia publiczna w Polsce doprowadziła do przedterminowych wyborów, które zdeprawowały także, jak sądzę, prawników i być może Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więc ja przepraszam, ja wiem, że to nie jest satysfakcjonujące, ale ja naprawdę uważam, że to nie jest bagatelne, że my godzimy się na jako społeczeństwo i nie mamy mocy wywierania presji na polityków. To jest dramat dzisiaj, właśnie w wymiarze sprawiedliwości, bo to jest dla funkcjonowania suwerennego państwa i dla bezpieczeństwa obywateli, i dla dobrego funkcjonowania rynku, bo przecież to dotyczy firm, to dotyczy niszczenia także przedsiębiorców. Tak? To nie ma takiej sfery, w której to by nie przynosiło dramatycznych efektów. To uważam za bardzo ważne. Ja przyznam się szczerze, że ja kiedyś zadałam takie pytanie, jak to jest możliwe? Teraz ja Państwu zadam pytanie. Ja mam nadzieję, że ktoś z Państwa mi odpowie. Mamy od 22 lat ludzi, którzy powiedzmy mają dzisiaj około 40 i do zawodu startowali w zawodzie dziennikarza, prawnika, policjanta, prokuratora w wolnym kraju. Tak? Nie było Polskiej Zjednoczonej Partii, zaraz o tym coś powiem. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Especja ich nie aresztowała na 48 za własne poglądy. Tak? No, bardzo wiele tego sufitu szklanego jakby nad nimi nie było. Proszę mi powiedzieć, dlaczego dzisiaj nikt nie chce zrobić kariery z normalnych środowisk dziennikarskich,